Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy coś sezonowego. Truskawki, symbol polskiego lata w dość nieoczywistym, ale wyjątkowo smacznym połączeniu. Przygotujemy je z masłem orzechowym. Bazą naszego przepisu są oczywiście truskawki, tutaj mam takich 6 wybranych ładnych truskawek. Do tego będzie potrzebna łyżka dobrego masła orzechowego, pół szklanki płatków owsianych, 2 łyżki syropu klonowego, żeby to delikatnie osłodzić. I zrobimy to wszystko na mleku owsianym. Krok pierwszy, którego nie lubię, pozbywamy się szypułek, trzeba je wydrapać. I przetniemy wszystkie truskawki na pół. Tutaj mam już pokrojone truskawki na połóweczki, wrzucamy sobie je do średniej wielkości rondelka. Dodajemy 2 łyżki syropu klonowego. I poddusimy je sobie przez około 4-5 minut. Nasze truskawki są już gotowe. Pamiętajcie tylko o tym, żeby ta temperatura nie była za wysoka, bo łatwo je przypalić. Dodajemy płatki owsiane, tutaj jest 50 gramów, pół szklanki płatków owsianych. Dla mnie to jest taka optymalna porcja dla jednej osoby. Ja nie lubię zbyt wodnistych owsianek i dodaję zazwyczaj 180% tego, co płatków owsianych, także nie całą, jedną szklankę, szczypta soli zawsze do owsianki. Owsianka nam się gotuje, zmniejszam moc palnika z powrotem do połowy i ostatni składnik, solidna łyżka dobrego masła orzechowego. Nasza owsianka jest już praktycznie gotowa, zostawiam ją teraz pod przykryciem na około 4 minutki. Po 10 minutach gotowania owsianka jest gotowa. A ja jak co odcinek będę miał dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie lubicie przepisy z truskawkami, jakie są Wasze ulubione przepisy z truskawkami. A ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu na takie masło orzechowe. A wszystkie składniki z przepisu, pamiętajcie, znajdziecie na ekogram.pl. Masło orzechowe, płatki owsiane, sos klonowych i wiele innych smakołyków. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeżeli chcesz więcej takich przepisów, pamiętaj proszę o łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!